Witajcie! Dzisiaj akcja w polu. 60. Bronowanie na poprzek. A to dlatego, że tu są takie dziury doły, że nie da rady tu jechać. Muszę to trochę poprzysypywać, wyrównać. Dopiero nie da rady inaczej. Gdzie to ja wjechałem? O, tu. Korzystam z tego, że jest sucho. Bo jak tu jest mokro, chociaż trochę, jeden dzień popada, to nie wiadę. Teraz trzeba uważać tylko, żeby z ciągnika nie wylecieć. Przejechałem tutaj raz, a dziury jak były, tak są. Bo tutaj to się da czwórką jechać, ale tutaj obok nie da rady. A tak przy okazji, możesz ty. Chciałbym serdecznie podziękować Zygmuntowi Król. Dziękuję za wpłatę na zrzutkę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dobra robota. Mam nadzieję, że uporamy się z tym. W stresie przez to wszystko. Ach. No masz się, jak tu jechać? Kierownicy z rąk nie wyrwało. Kamienie tutaj, tej rudy jest dużo. I to takie niektóre wielkie. Będę musiał się przejechać przyczepą, pozbierać je. Ale zobaczcie, brona pospawana i się trzyma. Zawołam Jacka, żeby to stależował. Jeszcze raz.
To musi być porządnie zrobione. Tamten kawałek już zrobiłem dzisiaj. Teraz tutaj. Pojechałem parę razy wzdłuż tu, ale doszedłem do wniosku, że na poprzek będzie lepiej. Zaczyna to jak pole wyglądać. Trójka. Nie da rady. Trzeba podnieść. Wyskoczy. Czwórka. A tu zrobimy jeszcze jedną rundkę w tym miejscu. A to taka dziura jest. Zobacz, nie da rady. Znowu podnieść. Nie da rady. Ale na poprzednio.
lubię, że go tak cisnę. Patrzcie, jakie grzmoty. O, ty kurna. To trzeba wszystko wyzbierać. Z takim to na złom od razu. Ale słuchajcie, wiecie co? Powiem wam, że ja nie wiedziałem, że tak ciągnikiem można jeździć. Tutaj normalnie to, co ja teraz odstawiłem, powiem, a najwyżej wypadnę. Normalnie offroad. Ale zobaczcie, jak to wygląda od razu. I to na czwórce. I to jest różnica, słuchajcie, bo gdybym pojechał na poprzek, na pewno bym wyleciał z ciągnika. A tutaj jak jadę, znaczy na wzdłuż jakbym pojechał. A tu jak jadę na poprzek, to jest dużo łatwiej. I kurczę, blade, człowiek wszystkiego musi się nauczyć. Patrzcie, nawet przez to bagno, co tu jest. I jadę. Od razu to inaczej wygląda. Kwaściory, wszystkie szlak trafi, to na pewno. Ale po Jacka zadzwonię. Znaczy, po ja zadzwonię. Pojadę do Jacka. I zaproszę go tutaj na to pole jeszcze raz. Bo teraz jest po czym jeździć normalnie. Słuchajcie, to jest zmielone. Nawet właściwie to sam nie wiem, czy to jest sens jeździć teraz jeszcze talerzówą. To zaraz tego nie będzie, bo to skasuje zaraz tymi. Już teraz powiem, ja się bałem, że wiecie, jestem w polu, sam, bez żadnej pomocy. Nie mogę po nikogo zadzwonić, bo tutaj wokoło to nie ma takich rolników, żeby tam wsiadł ciągnik i po prostu od razu przyjechał. I bałem się, że po prostu tu zostanę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, dzisiaj, słuchajcie, jest sucho. Tu miało padać, a jest susza. Zobaczcie, co się u mnie dzieje tu. Widzicie? Normalnie było to. 3 razy, 4 razy wdepnę i mam kałużę. Tutaj wodę wszędzie wyłażę. Zobaczcie, co się dzieje. Tak tu jest podmokło. No i teraz, jak ja bym tutaj gdzieś został, no to kaplica. Ale tak jak mówiliście, z czasem będzie coraz lepiej. No i mieliście rację. Także muszę się was częściej słuchać. No, ale rzeczywiście jest fajna sprawa. O, zobaczcie, tu następna ruda. O, normalnie żelastwo. Tylko takie małe to już nie będę wybierał. To teraz wyjątkowo tak. Bo to nie ma sensu, tego jest za dużo. No i w każdym razie zobaczcie, jak to pięknie widać tutaj z tej perspektywy. Tu jeszcze trochę takie są bajery, ale jak to przejadę dookoła tak tutaj w kółko parę razy, no to właściwie mam równe pole. I w tym momencie można ciąć kita wzdłuż jak nic. I tu się nic nie zakopie. Druga sprawa, wysieję tutaj gorczycę i najprawdopodobniej ze względu na to, że ta ziemia jest tutaj mokra, ona trzyma wilgoć. Zobaczcie. O, widzicie? I to się trzyma. Także wyschnąć to nie chcę, bo tu mówię, tu jest teren podmokły, ten cały tutaj, o. Aż tutaj do tej górki, co widzicie, tu jest piach taki, to tam jest lipa. Ale tutaj to jest fajnie wszędzie mokro. Mimo że rowy są suche. Znaczy one są w sumie takie, o, no grząskie trochę są, ale jakby pewnie, jakbym je wyczyścił, to tutaj wyszłaby woda. W każdym razie tak, tutaj, o, widzicie, tu jest nisko jeszcze, to tu jest fajnie. A tam na górce jest ta susza. No i teraz pytanie, jak ja to wyczyszczę te rowy, no to mi cała woda z pól zejdzie tutaj do rowów, pójdzie tam i nie będzie jej w ogóle. Więc czy to jest sens w ogóle te rowy czyścić w tej sytuacji? Bo suszę będziemy mieli w tym roku, a jeszcze przyjdzie maj, no to tu kurde będzie wody po kolana pewnie. No i co tu robić w takiej sytuacji? Doradźcie coś, bo jestem w poważnej kropce. Ani tak, ani tak. Chyba że ten maj po prostu przetrzymać i tyle. No, to tyle z dzisiejszej akcji. Myślę, że uskładam z tego jakiś filmik. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Aha, jeszcze pokażę wam, jak przez te dziury, przez to dziadostwo przejeżdżam.
czwórka i jedziemy. Paliwo. Czujny głos.
Bateria się kończy. Bajury jeszcze dużo, można jeździć cały dzień. Ale widzicie? Kurde blade. Znowu będę dzisiaj dobrze spał. Były dziury, doły. Nie ma nic. Zaczynam kumać, o co chodzi. Patrzcie. No i jak tak by mi się udało doprowadzić, słuchajcie, całe to pole, to byłoby bosko. Bo grząsko jak pierun i to nie tyle, opony swoje zrobiły. Ja wiem, to już orki nie trzeba, ale zobaczcie, jak to wygląda. Przyjechałem rano, to było księżyc. Tu dziury, doły takie, że masakra. Teraz powiem wam tak. Czwórka i kita. I właściwie na to, to już można siać siewnikiem. I o to mi chodziło. No, bo to nie jest tak, że ktoś po prostu przyjdzie, pokaże, tak zrób, nauczy. Was to uczyli rodzice, dziadkowie i tak dalej. A ja tu wszystko sam od podstaw. I dzięki wam też tutaj dużo zrobiłem, bo mi dodajecie takiej otuchy, takiej pewności, że po prostu jedź tam, nie patrz, jedź i kita. No i tak po prostu robię. No, bateria się tamta skończyła, no nie wiem, gdzie urwało. W każdym razie boję się tylko, że mu daję za mocno tą kitę. I on tutaj po prostu przelatuje przez te wszystkie dziury. No i żeby tam silnik po prostu nie dostał za bardzo. No nie wiem, czy tak można ciągnikiem jeździć, czy nie, jak ja tutaj to robię. Ale jakoś jadę, no. Tu one się połączyły, zobaczcie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale wyciągniemy. O, no i co? I tutaj to spawanie, te łańcuchy, kurde, patrzcie, przecież ja tu bym dostał histerii jeszcze jakiś czas temu, bo przecież tu bym co, no nie wiem, co 10 metrów wysiadał i brony poprawiał, także to spawanie to jest to, o co chodziło od samego początku, no. W każdym razie napiszcie. Czy takie jeżdżenie ciągnikiem, jak ja tutaj odstawiam cyrki, to jest normalne? Czy tak można? Bo nie wiem, a nie chcę sprzętu zniszczyć. W każdym razie zrobię tu jeszcze parę kółek, doprowadzę to pole. No i jestem przygotowany do siewu. Czekam na gorczycę, ma w tym tygodniu przyjść. Ale też posieję ją tym siewką, bo... No siewnika jeszcze nie przygotowałem, ja muszę do niego zajrzeć, mało czasu mam. A to jeszcze, widzicie, i czerwona 60 w remoncie, i to, i tu w polu, i tak za wszystko trzeba się złapać, a jeszcze te sadzonki, widzicie, tam ogródek szykuje roboty. No, także staram się po prostu jakoś to gdzieś, trochę tu, trochę tam i zawsze coś będzie zrobione. No ale pole najważniejsze, bo tu jest pora siewu, także to jest pierwszy temat dla mnie. No to tyle na dzisiaj. Z dzisiejszej akcji bronowania, moim zdaniem najlepszy dzień, jeśli chodzi o bronowanie. Piszcie w komentarzach, pamiętajcie o łapkach i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!